Tradycyjnie na zalewie w Ruszkowie odbyły się współorganizowane od kilkunastu lat przez zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu integracyjne zawody wędkarskie. W tym roku w zawodach wystartowało łącznie 44 młodych wędkarzy i wędkarek z 6 szkół. Puchary dla drużyn ufundował i wręczył wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Ostateczna klasyfikacja wypadła następująco. W grupie pierwszej trzecie miejsce zajął Igor Russek ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I. Na drugim miejscu znalazł się Aleksander Wiśniewski ze szkoły podstawowej w Kościelcu. A pierwsze miejsce wywalczył Szymon Straszewski, również z Kościelca. W grupie drugiej trzecie miejsce zajął Adrian Olejniczak ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rychwale. Na drugiej lokacie uplasował się Krystian Małolepszy z Koła, a pierwsze miejsce zajął Wiktor Kopaczewski z Rychwała. Klasyfikacja drużynowa ułożyła się następująco. W pierwszej grupie trzecie miejsce zajęła drużyna ze szkoły podstawowej w Powierciu. Srebro wywalczyli zawodnicy ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I. Wędkarze ze szkoły podstawowej w Kościelcu odjechali z zawodów z najwyższą lokatą. W grupie drugiej drużynowo zawodnicy ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rychwale wywalczyli srebro, a na pierwszym miejscu znaleźli się wędkarze ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z Koła. Wszystkim wędkarzom gratulujemy udziału w zawodach i zapraszamy za rok.